Ja nie miałem dokładnie pomysłu na tą grę, na tą rozgrywkę. Wiedziałem, że nawet jak wymyślę jakiś plan, to wszystko się zmieni. Jedyną osobą, z którą się przyjaźniłem przed programem, była Angelika, Little Monster, więc jakby z nią od początku gdzieś tam się dogadywaliśmy, przekazywaliśmy sobie informacje, na kogo głosować, kto raczej w ogóle nie jest agentem. Natomiast sojusze były. Na początku sojusz mogę powiedzieć, że miałem z Marysią i z Kasią. Natomiast potem przyjąłem taką taktykę, że wolę mieć sojusz z każdym. Czy to się udało, no to się okaże. Tak naprawdę to było takie moje największy plus tego wszystkiego też, jadąc do tego programu. Jak już się to wszystko zaczęło, miałam takie... Właśnie to, że miałam to jego wsparcie, to, że się znaliśmy wcześniej i że wiedziałam, że mogę mu ufać i że raczej mnie nie oszuka tam dla swoich własnych korzyści, bo tutaj no, jednak każdy gra na siebie, to jest no, te wyzwania to jedno, ale tutaj też trzeba wiedzieć, no, kto jest tym agentem, tak? I trzeba kombinować, trzeba kłamać, no i nikomu nie można w 100% zaufać, a jednak przez to, że znałam się z Damianem już dużo dłużej, to miałam coś takiego, że wiedziałam, że raczej mogę mu zaufać. Że... To też trochę ryzykowne, bo wiesz, bo jednak mógł być tym agentem. Tak, właśnie to jest to i tak naprawdę no, trzeba oglądać, co się dalej wydarzy, jak to się potoczy, bo nie mogę nic zdradzać, ale no, obdarzyłam go tym zaufaniem. My tutaj wszyscy byliśmy równi. Byliśmy zamknięci jakby w jednej grze, ponieważ nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym, nie mieliśmy telefonu, więc byliśmy 24 godziny na dobę razem. Więc wszyscy byli równi, nie mieliśmy jakichś takich rozdziałów, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Więc jakby wszyscy sobą trzymaliśmy i raczej były sojusze, przyjaźnie, co się okaże już niedługo. No ale samo poznanie takich osobowości było dla mnie niezwykłym przeżyciem.